Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Leksa, to drugi odcinek Ziemiały. Zaczynamy od ulepszania podstawowego EQ po prostu do plus 6. To jest taki sposób, to jest taki, wiecie, plus 6, ulepszaczy nie potrzeba, tylko Yangi, a więc w zasadzie łatwo ulepszyć. Jeszcze srebrna bransoletka, ją zaczynamy od plus 0, bo to w końcu srebrna bransoletka, ją trudno zdobyć, zobaczymy kiedy nam spali. Plus 2 już siedzi, w takim razie lecimy na plus 3. Także siedzi. Pozdrawiam tutaj tego Surę przy okazji. Plus 4. Także siedzi. Plus 5. I także siedzi. A więc na plus 6. Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. I siadło. A więc no w szoku jestem. Pięknie nam ten kowal poulepszał. Tutaj taki sobie o metinek, bo w zasadzie czemu by nie. Czasem można coś tam ciekawego z metka wydropić. Ale tutaj nic ciekawego nie poleciało, bo wilczy pazur. Dodatkowo zbieram cały drop ze wszystkich metków, bo wiecie, metki równa się, ten cały syf u handlarki tak naprawdę jest trochę warty, z samych metków, o, czarowana zbroja, z samych metków można nieźle wydropić. Tutaj mi poleciał kozik, ale średnie 9, przyznam się, sprzedałem go u handlarki, bo nie chciało się, bo nie chciało mi się wystawiać sklepu, a mało chyba daggerów gra na tym serwerze. Tutaj dropnęła mi fasolka Zen z Ezotów, a więc po prostu byłem w szoku, o co chodzi, ale cóż. Poleciała mi śmiertelka z 1 HP, a więc mówię, to jest śmiertelka, którą będę chciał wbić na plus 9. Daję ją do kowala i lecę z koksem, ile wlezie. Specjalnie nagrywam od plus 0, bo jednak ma te 1000 HP, a to wiecie, nie zawsze się zdarzy. Relok poznaczy cięcie po kawałki klejnotów i na plus 5 genialnie siedzi. Na plus 6 tutaj już myślałem, czy bodzie mnie robi, ale stwierdziłem, że kowal zawsze spoko. Próba wira i na 17 nie wbiło. Cóż. Tutaj dobijamy level już 40. Powiem wam, że nie grałem cały weekend, a więc trochę z tym levelem się zaniedbałem. Powinienem już mieć coś około 60, gdybym grał. Ale cały weekend wraz z poniedziałkiem sobie po prostu odpuściłem. Bierzemy się za bonowanko. Tutaj nowa emocja. Poleciała mi z szkaty ucznia. Widocznie dodali ich drop. I żałosne te bony, tylko jeden wszedł, co prawda do Perzeta, ale no dwa do Perzeta, 1000 HP, no fajnie, fajnie, a nie będę tutaj ładował Isa, bo zdecydowanie wolę na Diumarze. Próba na plus 7 i spalona niestety, cofamy do plus 6, także spalona, no to mogłem do kowala z tym iść, ale miałem te bodzie, to mówię, a użyję, na plus 5 siedzi, na plus 6 znowu spalona, ach, kochajmy metinka, nie? Lecimy dalej, plus 5 siedzi, ok, plus 6 siedzi, genialnie, no co na plus 7 i o, weszło, no to co, ulepszacze i lecimy na plus 8, nie byłbym sobą, gdybym nie próbował i jest, plus 8, no elegancka, ogony węża na plus 9, ok, a więc ponosiłem, pobłyszczałem, czas ją spalić. No i tak jak mówiłem, jest spalona, jeden bodzie mi został, a więc kupię tylko małża. Pyk, plus 8, siedzi. A więc no, błyszczę się, nie tak jakbym chciał, bo chciałbym plus 9, ale ważne, że w ogóle się błyszczę. KD uchylenia plus 3 mi poleciało z metka, no to wkładamy i niestety pękło. Tutaj dropnąłem riba, no to sprawdzamy jakie średnie. I średnie 7, a więc rybek do wywalenia, znowu uchylenia plus 3 mi poleciało, wkładam do śmiertelki i znowu pękło, a więc będę musiał ją palić, ale na razie nie mam yangów, a więc pobiegam w tej plus 8 ze spalonymi KD i z czasem na pewno ją po prostu wezmę i spalimy na to 9. Lecimy z Ebo na plus 5, pierwsze spalił, teraz lecimy z drugą parą na plus 5, weszły i jeszcze raz na plus 6 spalił. No cóż, z Ebo jest problem, bo nigdzie ich znaleźć na mieście nie mogę, a nie mam gdzie ich dropnąć. Na plus 5 weszły i na plus 6 spali. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, mordeczko, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Trzymaj się, do usłyszenia następnym razem. Narka. Odcinki są takie krótkie, ponieważ nikt na tym serwerze nie gra XD, wiecie, nawet głupich ulepszaczy nie mogę znaleźć.